Hej, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z gry Death Stranding na moim kanale. Widzimy się dzisiaj właśnie we węźle jeziornym. Jak widzicie, sam jest na pusto, ponieważ był teleportowany, czyli użyliśmy szybkiej podróży. Podsumowując, twoim zadaniem jest rozbudowanie sieci chiralnej z węzła jeziornego do południowego. W tym celu musisz wykorzystać schronę Prepersów jako stację. Szczerze mówiąc, nie będzie łatwo. Fragile próbowała ich do siebie przekonać. Ale wiesz, jacy oni są. Wielu z nich nie będzie chciało mieć do czynienia z UCA. Musimy udowodnić, że z nami będą mieli lepiej. Odkryj, czego potrzebują i co możemy im dać i zapewnij im to. Załatw to, a być może do nas dołączą. Dobra, do dzieła. Lista zleceń jest w terminalu. No dobrze, załatw to, czego potrzebują, dostarcz im to. Najpierw prywatna szafka. Trochę granatów nie zaszkodzi. Jeden assembler. Jeden worek z krwią. Te metale, żywice, to weźmiemy i sobie przetworzymy. Ten spray zużyty też sobie przetworzymy. Zaczep wspinaczkowy niech będzie. Drabina. W sumie spray naprawczy też na pewno się przyda. Może wystarczy tego wszystkiego? A, i to byśmy musieli zrobić jeszcze buty sobie zamienić. Włóż buty. Tak, to są full, full. Dobra, biogranat, biogranat, assembler. Kurde, weźmy już. Nie było tego aż tak dużo. Worek z krwią zostawimy. Teraz zrobimy przetwórz. Metale. To też można przetworzyć z tego, co pamiętam, zużyte. I chyba tyle. Kryształów chiralnych, możemy im coś tutaj zostawić? Możemy. Dobra, no i możemy się zabierać do roboty. Łatwo było ziomkowi powiedzieć, zobacz czego potrzebują i im to dostarcz. Przyjmij zlecenie, zlecenie dla Sama. Dostawa. No. To raczej nietypowe zlecenie. Lepiej przejrzyj elementy podsumowania. Dobrze. Uszkodzenie ładunku mniejsze niż 50%. Delikatny ładunek. Ten ładunek może się bardzo łatwo zniszczyć. Unikaj drgań i uderzeń. Okej, można otworzyć całe obiekty na podstawie danych szczątkowych. Dobrze. Tutaj dostawa do górzystego terenu. Czyli najpierw byśmy szli tutaj do inżyniera, później do Nestora, no i później do rzemieślnika byśmy poszli. Tu wszystko mamy. Ładnie to sobie rozłożymy. 84 kg mamy. No i dobra. Dziękujemy za twój wkład. Teraz pytanie, jeszcze jedno.
Nic nie mam w garażu. Czyli czeka nas piesza wędrówka. Ale po nieznanych terenach. Teren mułów tutaj? Cię złapią. Pomyśleć, że ich rodzice byli kurierami jak ty i ryzykowali życie, żeby zjednoczyć nasz kraj. A teraz ich spaczone dzieci wykonują tę pracę, nie mając pojęcia, co kiedyś znaczyła. To dla nich rytuał. Dostarczanie. Niezwyciężony nauk. I przyjdą do ciebie po następną działkę. Powiem szczerze, że brzmiało dosyć groźnie. Mamy dwie wiadomości do odczytania. Dzięki, że wpadłeś, to taka... Mamy jakąś ważną, ogólnie nie. Ani od Benjamina, ani od... od tego. Te paczki później będziemy zbierali, ale to... Przyjemnej podróży. Jak będziemy wracać raczej. Sam nie ma prawa jazdy, na to wygląda, nie? Użycie broni dozwolone. My niedawno sikaliśmy tam w kwaterze głównej. A raczej sam Fifola na wiatr nie wystawia. Co mnie zastanawia, to mam tutaj obiekt, którego nie znam. Słuchajcie. Jest to właśnie to urządzenie. No stój! Można wziąć to. I zostawić w skrzyneczce nawet. Do prywatnej. Metale. Co to jest? Dawniej przebiegała tamtędy autostrada. Pierwsza ekspedycja zostawiła układarkę, ale sama układarka tutaj nie wystarczy. Metale i ceramika. Chwila. Jak sobie wezmę, tak, ile mamy tutaj surowców? No, trzeba będzie trochę pozbierać. A to na spokojnie. Myślę, że z czasem uda się to ogarnąć. Jeszcze jednej rzeczy, której mi brakuje tutaj, w tym miejscu mniej więcej. To by mi brakowało, słuchajcie, moi drodzy. Strażnicy. To wiemy, że zużywają przepustowość chiralną.
budowa zakończona. I zwiedźmy sobie okolice z poziomu strażnicy, słuchajcie. Metale, ceramika, tam są muły, faktycznie. Tutaj też jakaś wieża. No dobra, wygląda na to, że najgorzej będzie przejść przez to pieprzone terytorium tych mułów. A później to jakoś już tam będzie, nie? Z jednym ze sprzętów nie możemy pozwolić sobie na jakieś większe wstrząsy. Całkiem sporo kryształów tu widziałem. No. I niestety problem jest taki, że przechodząc przez terytorium mułów zostaniemy zeskanowani. No, na takiego typowego buca przez środek to nie będę szedł, nie? Teraz pytanie, bo on do nas biegnie. No dawaj, dawaj! Walcz! I teraz tego! Ja chciałem Supermana zrobić. Nie! Jeszcze jakieś muły do nas idą. Dobra, ja co sobie skoczę tylko zanieść do szafeczki tutaj, niedaleko która była. I zaraz tutaj sobie dalej wracamy, tylko zastanawiam się, jak długo oni są ogłuszeni.
Dobra, mumy na razie leżą ogłuszone, więc nie jest jakoś super źle. Oprócz tego, że jeszcze tutaj mamy kilku do załatwienia. Że może wysokimi trawami, tam widzę, że jest dysk z danymi. No tamto załatwiłem na fightera. To też taka standardowa akcja, że po prostu oni nas średnio widzą. Dobra, tego załatwiliśmy na szczęście. W sposób cichutko, że tak powiem. Tu mamy jeszcze metale. Szkoda zostawiać tych surowców. Jest tego całkiem dużo. Co jest? To jest 109. Ale co, jak im tak wszystko zabiorę? Sparta. Jeszcze jeden idzie. Pytanie, czy tamci też się obudzą? Kurczę, bym musiał sobie postawić gdzieś skrzynkę poza ich obszarem. I później to sobie znieść wszystko tam. No wysoki ładunek może utrudnić ukrywanie się, naprawdę. Gdzie oni mają te swoje słupki? Znalazłem pewną ciekawą rzecz, mianowicie skrzynka pocztowa w skale. Żywica, drabina, porzucony ładunek, spray, metale, ceramika. To tutaj te gdzieś na plecach.
No nie, 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 to tak nie możemy zrobić. Gdzie są metale? Rozładuj, możemy nawet tak zrobić. Ceramika weźmiemy. Gra nam sugerowała wcześniej, że mamy tutaj możliwość postawienia dróg. Tam w tamtej drugiej skrzynce w terenie tych mułów też mamy od cholery surowców. No ale ja mam tutaj zadanie też do zrealizowania. Więc myślę, że gdzieś tam później się trochę rozładuje. I mimo wszystko i tak mi to wszystko zabiorę. A te surowce będziemy dostarczali właśnie tutaj do tych obiektów. O. Dodaj. Dodaj. Tutaj jest trochę więcej tych surowców potrzebnych, jak widzicie. Mamy 330. No tutaj stąd myślę, że śmiało można by było wyciągnąć całkiem sporą część tego wszystkiego. Tylko, że my już tutaj jesteśmy niedaleko tego obozu, do którego muszę się udać. Więc wolałbym najpierw... W sumie dobra, to stąd jeszcze możemy zabrać to wszystko. Myślę, że okej. Stąd jeszcze pozabieram wszystkie te metale i tak dalej. I dostarczymy je tutaj. No. Denerwuje mnie czasami to sterowanie, nie? Jest hologram naokoło tej skrzyneczki, no to jest ciekawe. Żywica, nieś na plecach, drabina, drabina, metale. Nieś na plecach, porzucone ładunek. To jest średni, tak? To jest wszystko do jeziornego, tak? Węzeł jeziorny, no bo innego węzła tutaj nie mamy na chwilę obecną. Bo jak będziemy wracać, to na pewno się tutaj tym zainteresuje. Tylko tak jak... Nie, sam, tylko się nie wypierdziel. Tu mamy skrzyneczkę, ale to myślę, że to też na spokojnie. Całe szczęście, że w tej grze można pomijać te efekty, przerywniki. Do prywatnej żywicy. To nam się może czasami przydać. Umieść prywatnie. Dobra, teraz myślę, że śmiało możemy się już udać w tamtym kierunku. Buty mi się dosyć mocno zniszczyły. Wiem, jak to zabrzmiało, no buty mi się zniszczyły, o kurde. Lipa jest taka, że nie mam tu trajki. Była też w międzyczasie informacja, że niestety, ale właśnie... Niektóre elementy potrafią się niszczyć dosyć mocno. To co, jedyneczka i drabina chyba. Chociaż z drugiej strony, czy my musimy? No dobra, dajmy drabinę. Bo tutaj był element, który chyba nie mógł być zamoczony w wodzie i... tymi wstrząsami. Chociaż no wstrząsów może za bardzo mu... nie oszczędziłem. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że wszystko będzie działać jak należy. No i tutaj już wchodzimy na ten teren do inżynierów, z tego co pamiętam. Inżynierowie, oni faktycznie być mogą być przydatni, nie? To jest takie miejsce, coś a la muzyk. Na to wygląda.
15 kg to ważyło. Dobra, paczuszkę możemy schować. Dostarczam ładunek. Dzięki. Sam Bridges, tak? Słyszałem o tobie. Gość, który przemierza cały kraj, żeby na nowo połączyć ludzi. Doceniam twoją pomoc. Serio. Bez Fragile Express było naprawdę ciężko. Rzucę tylko okiem. Wow. Naprawdę o to zadbałeś? Dam znać Bridges, jak idzie weryfikacja. Dzięki. Nie możemy was podpiąć, rozumiem, tak? Musimy wszystkim dostarczyć surowce. Może trochę zwlekałem z dostawą. Otrzymujesz doświadczony posłaniec. Klienci nawet z dalszych rejonów widzą w tobie zaufanego sojusznika. Okej. Okay. Udało ci się osiągnąć ocenę 10 za stan ładunku. Będzie ci teraz łatwiej utrzymać równowagę. To cieszy akurat. Chcę, żebyś o czymś wiedział. Chodzi o Fragile. Mogłeś słyszeć, że pomagała terrorystom. Że nie dbała o to, czy komuś stanie się krzywda. Ale to jakieś bzdury. Narażała życie, żeby dostarczać nam potrzebne rzeczy. To absolutna bohaterka. Słuchaj, urodziłem się w tym schronie. Znam tylko świat w obrębie tych ścian. Kiedy ludzie mówią o Ameryce, nie wiem, co sobie wyobrażać. Ale jeśli dzięki Cupidowi połączę się z innymi, nie będę musiał. Pewnie. Chcę dołączyć do UCA. Chcę odkryć, co mnie ominęło. Przynajmniej jeden rozsądny gościu. I tutaj będziemy mogli zostawić dysk z danymi, który zapieprzyłem u Move. Dobrze, jesteśmy podpięci. Okej. Egzoszkielet wzmacniający, poziom pierwszy. Inżynier zapewnia dane projektowe dla srebrny egzoszkielet wzmacniający. O kurde. Granat dymny. Wow, trochę tego jest. No dobrze. Tylko tu jeszcze musiałem się do tych mułów chyba wrócić. Od razu ci jakoś tak lepiej, kolego, widać. Poza tym, moja drukarka 3D będzie mogła drukować chiralnie. Jeśli moduł Evo zadziała, powinien mi pozwolić replikować zarchiwizowane przedmioty. Kawałek po kawałku odbudujemy Amerykę. Tymczasem mogę sprawdzać przez sieć, co się dzieje w miastach, namierzać muły i terrorystów. To tak, jakbyś w jednej paczce przeniósł mi cały świat. Dzięki, Sam. Powtórzmy to kiedyś. A, tak. Mam dla ciebie maleństwo do przetestowania. Autorską jednostkę wspomagającą. O. Na symulacjach działa jak złoto. Teraz czas na test polowy. A jeśli tobie ułatwi pracę, tym lepiej. Inżynier chce wyrazić swą wdzięczność, przekazuje ci egzoszkielet wzmacniający. Sam, egzoszkielet na nogi może znacznie zwiększyć twoje fizyczne możliwości. Ten konkretny model zaprojektowano z myślą o dźwiganiu. Wzmacnia stawy. Egzoszkielet sam w sobie daje ci całkiem sporo, ale dodatkowo możesz również ręcznie zwiększyć jego moc. Wypróbuj swój nowy gadżet. Nie będziesz zawiedziony. Dobra. Gdzie jest ten egzoszkielet? Nie mogę na razie chyba.
to zrobimy tak. Zatwierdź. Zaraz to sobie użyjemy. Dzięki za wszystko. Odwiedź mnie wkrótce. Dobra, spoko. Dzięki, ciomuś. W sumie to egzoszkielet wypróbujemy sobie w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to standardowo zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam. Hej!